Za nami kolejny etap konkursu Nawigator Biznesu MOW GW. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach drugiego etapu projektu wspólnej promocji gospodarczej Gorzowa Wielkopolskiego, Deszczna, Bogdańca, Kłodawy i Santoka. Laureatów prestiżowej nagrody wybrali członkowie kapituły, którzy zostali powołani przez prezydenta Gorzowa. W tym roku miasto nagrodzi przedsiębiorców w 5 kategoriach. Debiut, Stąd Jestem, Biznes Świadomy Społecznie, Kobieta Biznesu oraz Mała Firma Roku. Konkurs Nawigator Biznesu robi się coraz bardziej atrakcyjny, coraz bardziej znany, coraz więcej zgłoszeń mamy do tego konkursu. Cieszymy się, bo jest naprawdę w czym wybierać. Firmy, które wystartowały do tego konkursu, mają naprawdę bardzo ciekawe doświadczenia i propozycje. Nagrody Nawigatora Biznesu są bardzo istotne, ponieważ pokazują potencjał naszego miasta, potencjał naszych przedsiębiorców, pokazują wybitnych przedsiębiorców, którzy w swojej kategorii robią coś szczególnego. Zarówno małe firmy, duże firmy, jak i doceniamy w ten sposób kobiety biznesu, debiuty roku. Myślę, że to jest też okazja do tego, żeby pokazać właśnie te wyjątkowe osoby, wyjątkowe firmy, które robią fantastyczne rzeczy w naszym mieście. Zauważalny jest rynek przedsiębiorców cały, od największych do najmniejszych, a że w 5 kategoriach, więc myślę, że ta trzecia edycja zmotywuje kolejne przedsiębiorstwa do startowania też w takich konkursach. W tym trudnym okresie pandemii tym bardziej ciężko było z pewnością i prowadzić działalność, no i tak pięknie wypromować i siebie, i gminy, z których pochodzę. U mnie jest ponad 1400 podmiotów gospodarczych, więc wybór w tych 5 kategoriach i tak był trudny. Niemniej jednak faktycznie, tak jak wspomniałam, okres trudny, a firmy się nie poddały, działają. I to było widać. W związku z tym, tym bardziej cieszę się bardzo. Myślę, że to będzie motywacja dla tych, którzy są pierwsi, którzy będą wyróżnieni do dalszego działania i przykładem dla innych, że warto, nie ma co się poddawać. Raz jest trudniejszy okres, raz będzie lepszy. W związku z tym myślę, że niesamowita promocja i świetnie, że te nagrody kapituła przyznała. Konkurs jest bardzo potrzebny i pożądany. Uczestniczyliśmy w takim konkursie w zeszłym roku, otrzymaliśmy statuetkę, dostaliśmy drugie miejsce. Myślę, że każdemu z przedsiębiorstw przyda się tego typu nagroda, uczestnictwo w tego typu konkursie, ze względu na to, że musimy się chwalić wszyscy w regionie, w ogóle jako kraj tym, co osiągamy, co robimy. Ta konkurs, ta nagroda, która będzie przyznawana dla przedsiębiorców, jest jednym z takich wyróżników bardzo ważnych. Trzeba zbierać tego typu laury i chwalić się tym, co się robi. Myślę, że kolejne edycje powinny się pojawiać i przedsiębiorców zachęcam, by składali swoje akcesy do tego typu konkursów, bo to naprawdę jest niezbędne. W tym roku przedsiębiorcy z terenu gminy Bogdaniec nie składali takich wniosków, natomiast bardzo się cieszę, że mieszkańcy, a prowadzący działalność na innych obszarach gmin, złożyli takie wnioski. I mam nadzieję, że uda im się wygrać. Trzymam kciuki. Po tym roku pandemicznym, gdzie nie mieliśmy konkursu Nawigatora Biznesu, czyli Nagrody Gospodarczej Roku Prezydenta Miasta, zgłosiło się do nas 37 podmiotów gospodarczych. To jest bardzo dobry wynik, patrząc na skalę konkursów, które odbywają się w Lubuskiem. W jednej kategorii aż 11 zgłoszeń mieliśmy. Konkurs odbywa się w 5 kategoriach. Są to bardzo ciekawe firmy, szczególnie jeśli chodzi o debiut, czyli pojawienie się na tym naszym rynku mofowskim dopiero całkiem niedawno. Konkurs jest jedynym takim prestiżowym konkursem w naszym mieście. Jest jedyną nagrodą gospodarczą prezydenta miasta, więc warto w nim startować. Wartość tych nagród, myślę, że jest dosyć wysoka, bo to są jedyne nagrody, które wręcza bezpośrednio prezydent miasta Gorzowa dla firm, więc to jest naprawdę wizerunkowo, prestiżowo wysoka półka. Laureatów konkursu Nawigator Biznesu MOW GW poznamy na początku grudnia podczas uroczystej gali.
Tymczasem w podgorzowskiej Kłodawie odbył się kolejny inspirujący wieczór biznesowy. To cykliczne spotkania dla przedsiębiorców organizowane w ramach wspólnej promocji gospodarczej Gorzowa i okolicznych gmin. Tym razem przedstawiciele lokalnych firm gościli w progach nowej siedziby firmy Metro Gewert. Po raz pierwszy gościmy w naszej nowej siedzibie przedsiębiorców w ramach inspirującego wieczoru biznesowego organizowanego wspólnie z Urzędem Miasta. Jest to całkowicie nowa lokalizacja, dla nas przede wszystkim nowa siedziba naszej firmy, ale przy tym zwiększenie naszych możliwości działania i wprowadzenie nowych usług do oferty. Poza jakby stworzeniem miejsca, gdzie jesteśmy w stanie podjąć gości w obiekcie, dysponując salą konferencyjno-imprezową, przygotowaliśmy przede wszystkim teren zewnętrzny do organizacji wszelkiego typu wydarzeń plenerowych. No a atutem tego miejsca jest przede wszystkim lokalizacja, gdzie jesteśmy praktycznie na styku Gorzowa i Kłodawy, w pięknych okolicznościach przyrody, z odpowiednio przygotowaną infrastrukturą. Także jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wszelkiego typu potrzeby związane z imprezami plenerowymi. To nie jest pierwszy przypadek, kiedy ten rynek gorzowski wzbudza zainteresowanie różnych przedsiębiorców z różnych stron. Cieszymy się, że nasza oferta odpowiada oczekiwaniom. Cieszymy się, że cieszy się tak dużym zainteresowaniem, co widać zawsze po frekwencji. To, co chcemy osiągnąć, to utrwalenie tych relacji, żeby się potem przełożyło na dobry biznes, bo mówi się, jest biznes, są relacje. Chcemy, żeby te relacje miały charakter bardziej trwały. Korzyści mogą być różnego rodzaju. W kontaktach z urzędem, w kontaktach z organizatorem spotkania przedstawiamy naszą ofertę, ale też staramy się zdiagnozować, jakie problemy na przykład występują, udrożnić kontakty na poziomie samego urzędu, przy pozwoleniach, przy zezwoleniach. Natomiast sami przedsiębiorcy też wymieniają się doświadczeniami. Sieciowanie nie ogranicza się tylko i wyłącznie do towarzyskich rozmów, ale faktycznie widzimy wielokrotnie, że nawiązywane są relacje biznesowe właśnie na tym spotkaniu. Najciekawsze spotkania są właśnie takie, które są albo w siedzibach przedsiębiorców, to są środowiska, które dla nich są naturalnym miejscem spotkań, albo w obiektach użyteczności publicznej, albo w obiektach rekreacyjnych. I faktycznie zauważamy zupełnie inną otwartość w sytuacji, kiedy te sale są kameralne, są mniejsze i pozwalają na dużą bliskość, jeśli chodzi o kontakty. Gościem inspirującego wieczoru biznesowego był psycholog i trener biznesu Radosław Kozal, który, jak sam przyznaje, lubi inspirować innych do działania. To, co najważniejsze w życiu, myślę, to przede wszystkim relacje z samym sobą. Jestem psychologiem i trenerem biznesu i staram się uczyć o tym, o uważności wobec siebie, o inwestowaniu energii na poświęcany czas na pracę, na sport, na życie. I jakby tematem prelekcji była właśnie sztuka upadku, czyli kontrolowanie tego, co się dzieje w okolicy, właśnie tych chociażby trzech najważniejszych, moim zdaniem, obszarów życiowych i jak to wpływa i rezonuje na nasze funkcjonowanie w biznesie. Przedsiębiorca na co dzień dźwiga bardzo duży ciężar odpowiedzialności, tak jak mówi chociażby pseudonaukowa teoria Michaela Gerbera, że jesteśmy i specjalistą, i przedsiębiorcą, i menadżerem, musimy czuwać nad tym, co jest w przyszłości, co się dzieje tu i teraz oraz o przeszłości. Cała ta teoria nie bierze pod uwagę tylko jednego najważniejszego czynnika. Kiedy wychodzimy z pracy, jesteśmy sobą i musimy tą przestrzeń jakoś zagospodarować. No i często przedsiębiorcy gubią się w tym. Mam doświadczenie przede wszystkim w pracy ze sportowcami, którzy z kolei inwestują bardzo dużo energii właśnie w ten uprawiany sport, ale w biznesie jest dokładnie tak samo. Pochłania nas praca tak bardzo, że zapominamy o samym sobie, a to rezonuje później na wyniki chociażby finansowe. Na pewno networkingowo bardzo fajne spotkanie, że możemy wymienić się relacjami, poznać zupełnie nowe osoby, ale z drugiej strony moim zadaniem było w jakiś sposób zainspirować, a takie czerpanie energii z zewnątrz jest zawsze bardzo pozytywnym aspektem. Samemu korzystam z takich spotkań, samemu edukuję się, kształcę, chodzę na studia i zauważam taką kwestię, że im więcej nowych rzeczy czerpiemy, nawet jeśli to nie będzie jakoś jakościowo super duże, ale ilościowo, zawsze wyciągamy coś dla siebie, zawsze jest to takim naładowaniem baterii do dalszej pracy. Kolejne spotkanie już niebawem. Organizatorzy zapewniają, że i tym razem będzie równie interesująco.